Witajcie. No, napęd zamontowany. Słuchajcie, nie pasował mi tutaj, nie mogłem tej śruby spasować, wiecie. To znaczy ta wchodziła dobrze, ta nie chciała wejść. No i przyjrzałem się tutaj, pokażę wam na tej pompie, na tej starej. O, tutaj jest takie coś. I to haczyło mi o tą rurkę. No i nie wiem, po prostu zły odlew czy coś tam. Zeszlifowałem kawałeczek troszeczkę szlifierką elegancko. Już jest. Od razu zamontowane, pasuje, wszystko jak trzeba, jest ok. Także teraz zajmę się czyszczeniem pod mostem tutaj tego całego elementu dookoła. Tu o wszystko, żeby to wyczyścić i będzie można przystąpić do montażu. Mam nadzieję, że to już wszystko będzie jak trzeba, ale widzicie, no co, po prostu... Sporo jest przy tym roboty, ale mimo wszystko, że rzeczywiście tam widziałem, że Martyna się denerwuje, że jak można taki ciągnik zniszczyć i tak dalej. Zgadza się, ludzie nie dbają, słuchajcie, o to, ale ja ten ciągnik kupiłem właśnie z myślą o tym, że ja go będę remontował, bo w pierwszym momencie, jak potem trafiła się ta żółta, no to tego chciałem sprzedać, bo po co mi? No ale w sumie żal mi się go jakoś zrobiło, nie wiem czemu. I mówię, no przecież... Mogę go zrobić. Właściwie to można powiedzieć, że to jest odbudowywanie ciągnika na nowo, że tu wszystko będzie właściwie nowe ze starych rzeczy, to pozostaną wyłącznie obudowy i tak dalej. I w sumie to będzie zupełnie nowy ciągnik. Tak sobie pomyślcie, no, pytacie też mnie, czy to w ogóle ma sens finansowy. Łatwo sobie wystarczy policzyć. Mamy tutaj ciągnik o mocy 50 koni, powiedzmy 50 koni, który nie wiem w jakich kosztach się zamknie po prostu ten remont i tak dalej, to wszystko, ale niech umówmy się, zakup ciągnika i cały remont, powiedzmy, niech wyjdzie powiedzmy 12-15 tysięcy. No to teraz sobie odpowiedzcie na jedno pytanie. Czy jesteście w stanie kupić nowy ciągnik 50-konny za 15 tysięcy złotych? No moim zdaniem raczej nie. A biorąc pod uwagę to jeszcze jego ogromne zalety, bo jego ogromną zaletą jest, ma ich wiele w ogóle, ale ogromną zaletą jest to, że części są ogólnie dostępne i to naprawdę w tanich pieniądzach. Porównajcie sobie, ten napęd pompy kosztował 110 zł, 112 czy 110, już w tej chwili nie pamiętam. No to teraz dowiedzcie się, ile do zachodniego ciągnika kosztuje taki napęd pompy olejowej. I będziecie wiedzieli, na czym to polega. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, żadnej elektroniki. Właściwie jeżeli zrobimy ten sprzęt, to już tu nie ma się co zepsuć. On będzie chodził i chodził. Pilnować trzeba kilku rzeczy, to co przy każdej maszynie. Czyli co? Smarowanie, kalamitki, no i oleje. Jeżeli to przypilnujemy, to ten ciągnik będzie, słuchajcie, on w tej chwili ma 40 lat. Pi razy na oko. To on będzie jeszcze 40 chodził. I pomijając wszelkie tam jakieś sytuacje, nie wiadomo jakie, to ten ciągnik o tyle ma tak prostą pompę wtryskową, że tu można naprawdę przerobić ją na gaz, można przerobić ją na drzewo, na wszystko, w sensie zasilanie po prostu tego całego silnika. Widzieliście te Lance Bulldogi po prostu z tym kotłem z przodu, tam drzewo pakuje i jedzie. I to można zrobić. Jest to oczywiście trochę pracy, ale to jest do zrobienia wszystko. Także tu, bez względu na to, co się stanie, to ta maszyna będzie pracowała zawsze. I to jest właśnie jej ogromną zaletą. Tanie części i praktycznie wieczność. To, czego nigdy nie powiemy o żadnym nowym ciągniku i to bez względu na to, czy będzie, co to będzie za firma. To jest w ogóle nie ma znaczenia. Ten ciągnik będzie jeździł. Tak samo wszystkie inne ciągniki, dopóki nie otrzymały elektroniki, to one są wieczne. Także dlatego postanowiłem, że jednak go wyremontuję i poza tym co 2,60 na gospodarce, to nie jedna przecież, prawda? No dobra, dosyć tych wywodów. Bierzemy się do roboty i zakładamy, znaczy to zakładamy, ale tu jeszcze, słuchajcie, trzeba wleźć pod ciągnik i zobaczyć, o, ten bajzel trzeba wyczyścić, widzicie? Jak to wygląda? Także zaraz się zabieram tutaj, biorę szpachelkę, nóż, tam kolega mi mówi, że nóż do tapet, no i zgadza się, ale gdzieś go posiałem i tyle. No, także to zabieramy się do roboty, a jeszcze chciałem podziękować koledze z kanału Puszek XD za wsparcie zrzutki.
Także bardzo fajnie, cieszę się, dziękuję serdecznie. No i zapraszam wszystkich do tej zrzutki, którą chłopaki zorganizowali, wymyślili. Ale ogólnie sam biorę udział w różnych takich zrzutkach, więc w sumie dlaczego nie? No, też jak jest okazja, to się kogoś wspomaga i w taki czy inny sposób, ale trzeba po prostu tak uważam, że jest to też przy okazji test na to, czy w sytuacjach takich różnych życiowych możemy na siebie liczyć. I tutaj chłopaki jak na razie pokazują, że możemy, co mnie bardzo cieszy. Także zapraszam do aktywności, wspierajcie projekt. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie dalej. Dobra, zabieramy się do czyszczenia. O, słuchajcie, wlazłem tu pod ciągnik. O, się można wszędzie przypierdzielić o wszystko. I zobaczcie tutaj kolejna niespodzianka, widać? Urwana śruba, ale na szczęście kawałek wystaje, więc zaraz to złapię cęgami i powoli, delikatnie wykręcę. No, skrobanie do góry nogami to nie jest najlepsza pozycja do takich prac, ale niestety nie ma innego wyjścia, trzeba to zrobić w ten sposób. Przy okazji przyglądam się tutaj, czy czegoś jeszcze nie ma urwanego, ale widzę, że jakoś to wygląda wszystko jeszcze. Jest bajzel oczywiście, to wszystko do prania, do mycia. Ale to dam radę. Tutaj widzicie, to jest właśnie ten uchwyt, który już robiłem. Oczyściłem go jakoś, przykręciłem, cztery śruby są, także jest dobrze. Tutaj cztery śruby widać, że są. Jest ok. No ale tą właśnie jedną muszę też tak samo zmienić, bo jak już robię, to będę robił porządnie. No, trochę młotkiem, trochę kombinerkami, trochę przecinakiem i udało się ją wykręcić na całe szczęście. Mniej roboty. Także tyle dobrze. No to czyścimy dalej. Tam już trochę doczyściłem tego, ale to jednak ten silikon to naprawdę jest co z nim robić. Także zaraz tam oczyszczę, przejadę papierem i można montować zestaw. No, porządnie wyczyszczone, przygotowane. Tu zdjąłem tą utulejkę. Słuchajcie, co jest na górze, taka sama, ale ona jest w paskudnym stanie. Zaraz wam pokażę. Tu jest jeszcze jedno takie cudo, ale ta już jest bez tych o-ringów. Nie wiem, czy to się w ogóle wyciąga, czy nie. Nie będę tego ruszał, bo nie wiem. Ale tą, co widziałem właśnie, że tak wygląda, no to tą zdjąłem i zaraz wam ją pokażę. Ale tu już elegancko wszystko oczyszczone dookoła. Zaraz będzie można ten dekiel zakładać, jeszcze tylko trzeba się z tym uporać. No i wyjść spod maszyny. Teraz zobaczcie, to jest ten element i tutaj widzicie, czekajcie, ja nie widzę nic, bo muszę wejść w cień, o. I tu jest uszczerbione i chyba znowu nici z dzisiejszej roboty. Zapomniałem o tym, mogłem to kupić od razu na wszelki wypadek, ale jest takie. Natomiast tu mam jeszcze drugie z tamtego starego i tu jest z kolei zaklepane. Tutaj widzicie, nawet tego o-ringa nie jestem w stanie wyjąć i też tutaj jest urwane, to pęknięte. Także nie wiem, czy to w ogóle coś z tego będzie, czy nie trzeba tego wywalić. Albo to po prostu wsadzę do góry, żeby tym było tutaj na dół. No nie wiem, co zrobić. Poczekam na Roberta, niech on zadecyduje, bo on ma z tym doświadczenie tyle lat, że już po prostu widział różne rzeczy i wie, co funkcjonuje, a co nie. W każdym razie jestem przygotowany. I tam pod spodem oczyszczone, tu wszystko skręcone jak należy. Można działać jeszcze tylko ta tulejka. Dobra, to na razie tyle. No, szukając tej śruby odpowiedniej długości, właśnie takiej, wyobraźcie sobie, że znalazłem cały woreczek śrub, który kiedyś kupiłem. I to idealnie tej długości. Także wszystkie montuję nowe. Przy czym tu muszę jeszcze poszukać trochę dłuższych, bo tu będzie też jedna dłuższa chyba do tego wszystkiego, całego zestawu, ale nie będę zakładał zwykłych podkładek, tylko wezmę sprężynowe. I tutaj gdzieś chyba są te dziesiątki, czy to są dwunastki, dziesiątki, ale zaraz zobaczymy. No, tu jest dziesiątka, tak, idealnie pasuje, jest ok, więc założę te na tych nowych podkładkach i będzie, proszę ja was, luks robota. Tak jest.
No, także mam przygotowane to. Ile tutaj jest tych dziurek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Czyli osiem śrub. Przy czym siedem, bo jedna jest ta długa i nie wiem, czy znajdę taką długą. Ale będę musiał sprawdzić. Fajnie by było, jakbym znalazł. A jak nie, to tą starą zamontujemy i trudno się mówi. Dobra, 2, 4, 6, 7. Przygotujemy zestawy. I dlaczego daję sprężynki? Ano dlatego, że sprężynka raz, że ona się nie odkręci, a dwa, że pokazuje do jakiego momentu dokręcić tą śrubę. W momencie, kiedy tutaj te dwa przecięcia się spotkają, wyrównają, to znaczy, że śruba ma dość, jest przykręcona mocno i już nic więcej nie trzeba jej dokręcać. Taki lekki opór i to wystarczy. Dobra, czy ja tu coś jeszcze miałem zrobić? Bo w sumie, aha, no, uszczelkę zakładać i ten, przesmarować to smarem, żeby ta uszczelka się trzymała. Aha, tu jeszcze, przepraszam, tu jeszcze ta tulejka, kurde, blade. Muszę poczekać na Roberta, bo to jest dziadostwo takie coś. A ona jest ważna, ja ją muszę tu założyć. No. Dobra. To w każdym razie tyle z tym. Przygotowane śruby. Uszczelki na razie wobec tego nie ruszam. Robert dzisiaj będzie, może zdążymy to założyć. Jeżeli to się oczywiście nadaje. Jeżeli się nie nadaje, Robert powie wywalić, kupić nowe, no to tak zrobimy. Bo tutaj też to widać, że jest sklepane. Nie wiem, czy oni to wbijali, czy co. Młotkiem tłukli. No to wygląda, bo z tej strony to wystawało i tu widzicie jest pęknięcie, jest rysa. I to musiało być po prostu zbite. I to samo mamy z tej strony. Z tej strony tu jest ładnie, z tej strony tu jest ładnie, to musiało fajnie wejść wszystko jak należy. To samo tutaj w tym drugim. Ale tutaj od zewnętrznej strony to było tłuczone. No dobra. To tyle, zabieramy się dalej do roboty. No słuchajcie, w oczekiwaniu na fachowca zajmę się rozsadami. Ziemia jest. Pietruszka, pietruszka i bazylia. Bazylia do pomidorów, dlatego że wtedy nie atakują ani bazylii, ani pomidorów nie atakują szkodniki. A pietruszka, bo jest potrzebna pietruszka. To tyle w tym odcinku. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!